Siemaneczko, witajcie bardzo serdecznie. Na razie taki odcinek informacyjny, bo dostałem od jednego z widzów Vertona.pl, pozdrawiam cię na Discordzie, informację, że trwają prace nad Angry Birds Fights Reforged. Czyli będzie to taka wersja, no, zwykła wersja, czyli może tam nie będzie zbyt wiele nowych rzeczy w tym Angry Birds Fights Reforged. Ale z przyjemnością sobie zagram i to jest wersja fanowska, więc to fanowie raczej tworzą, nie Rovio. Ale mimo wszystko będzie bardzo fajnie moim zdaniem, żeby sobie wejść i troszkę pograć właśnie w tę gierkę. Zobaczymy, czy ona trafi na Google Playa, ale słuchajcie, mało mamy tych gierek Angry Birdsów, zostały tylko te typowe, kultowe już gry Angry Birds. Być może wrócę do grania w Angry Birds 2, dajcie znać, co o tym pomyśle myślicie. Natomiast tak jak mówię, jeżeli chodzi o właśnie Angry Birds Fights, to dzięki Vertonowi, który na Discordzie, w ogóle zapraszam was na mojego Discorda, link macie w opisie, właśnie opowiedział nam o tym, opowiedział mi, dał mi cynk na ten temat, więc myślę, że warto sobie sprawdzić tę grę. Jeżeli tylko wyjdzie. Są informacje, że ma pierwsza wersja pojawić się w wakacje lub końcem 2021, więc no troszkę długo nam przyjdzie czekać na tę grę. Być może jednak będzie to szybciej. Natomiast tak jak mówię, możecie mi polecić jakieś gry na ten kanał, tylko pamiętajcie, że tutaj zastanawiam się właśnie, jak dalej nie wiem, co robić z tymi kanałami i tak dalej, bo szczerze powiedziawszy, myślałem o czymś takim, żeby po prostu mieć trzy kanały i tyle, to znaczy jeden kanał do gier mobilnych, drugi kanał do gier dla takich, wiecie, starszych, no i tutaj ten kanał taki typowo dla wszystkich, nie, family friendly. Tylko no, pograłbym sobie też w GTA, powiem szczerze, i zastanawiam się, jak to zrobić, gdzie to GTA wrzucać. Jeszcze nie mam koncepcji na ten temat, bo widzę, że ta gra Animal z zwierzętami, coś taki tab zwierzęcy, Animal Revolt Battle Simulator, ona się tak średnio tu przyjęła i być może ją przerzucę na kanał dla starszych. Albo na tego, na OK Brota być może, bo jeszcze mam kanał OK Brot, nie? I może tam coś zacznę nagrywać. Zobaczymy. Natomiast tak jak mówię, to jest taki informacyjny filmik. Zapraszam was na mojego Discorda i być może wrócą strumyki. Zobaczymy. Wszystko przed nami. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.